Widzę, że w wywiadach ciągle dziennikarze ci nie dają spokoju z tematem hazardu. Ciągle wracają, ty już mówiłeś kilka razy, że już nie chcę o tym gadać, bo to są stare historie. A te tematy cały czas wracają. Czy ty, jak patrzysz na swoją przeszłość, to siebie sam poznajesz, że mówisz, Jezu, co ja robiłem za kłopoty, jakim ja byłem innym człowiekiem? Człowiek cały czas, tak jak powiedziałem, gdzieś cały czas musi nad sobą pracować i pilnować się, tak? To nie jest tak, że to wszystko to tylko przeszłość i ten, to na każdym kroku trzeba na sobą pilnować, bo człowiek jest jak taka tykająca bomba, ale właśnie po to mam rodzinę najbliższą, żeby mnie krótko trzymali, jak gdzieś tam widzą, że jakieś jest zagrożenie, ale mówię, no jesteśmy szczęśliwą rodziną i tak jak powiedziałem, no życie jest za piękne, żeby je marnować na głupoty. Ja sam powiedziałem, no ile można tracić pieniędzy, ile można tego wszystkiego, przecież za to można, nie wiem, no różne rzeczy kupić, dobrze zainwestować, żyć. Dobrze żyć i się nie martwić, a tak to człowiek idzie, rodzinę straci pieniądze, później dwie rodziny w jeden punkt patrzy, bo nie wie co się dzieje. No, po co takie te historie, to naprawdę. Kto ci najbardziej pomógł? Dominika, nie wiem, Tomek Frankowski się domał zawiegował. Wszyscy, tak, na pewno żona najbardziej. Każda osoba w moim życiu, czy Czarek Kulesza, czy Tomek Frankowski, Mariusz Piekarski, każdy pomagał mi. Rodzina, rodzice, no tacy najbliżsi, tak? Którzy gdzieś byli zawsze koło mnie właśnie w tych momentach i sportowych, i pozaboiskowych.